Więc nie mam pojęcia, czy nie słuchać się. Tutaj koledzy biegają rozpaczliwie i krzyczą, że pokazuje, że nie ma internetu, a przed chwilą był. I to był internet gigantyczny. A. Wskoczyło. Teraz dopiero wskoczyło. Czyli ja jestem? Już? Tak jest. Szanowni Państwo, małe opóźnionko. Przepraszam, jesteśmy w górach, za oknem śnieżyca. Internet to tutaj router. Przed chwilą działało idealnie, nagle przestało, teraz znowu wskoczyło. Mam nadzieję, że wskoczyło już nieodwołalnie. Szanowni Państwo, moje drogie, moi szanowni, rok minął od czasu, kiedy zacząłem się właśnie w tym medium pojawiać. I przez ten rok w zasadzie osiągnęliśmy razem bardzo dużo. Mówię osiągnęliśmy, bo to przecież nie jest moja zasługa, li tylko. To jest zasługa nas wszystkich, to jest zasługa nas, czyli ludzi spragnionych świata, ludzi chcących ten świat poznawać, ludzi spragnionych innych kultur. To właśnie dzięki Wam, dzięki widzom ten kanał istnieje. I za to chciałem Wam serdecznie, z całego serca podziękować. Co ja mam zrobić teraz? Bo ja nie wiem, czy to jest, czy nie ma. Jak Wy tu skaczecie, to ja dostaję depresję. Po prostu Cię nie słychać. Jest włączony, kurwa. Weź się odpal tego. Mam go włączyć, czy wyłączyć? Nie, no nie wiem. Możemy zresetować router, no bo prawda jest taka... Mam włączyć komputer, czy wyłączyć? Wyłącz, bo może to on. O, teraz skoczyło znowu. To znaczy, że mnie widać? Nie, już nie ma. Nie, nie tak, że po prostu... Co, że o 17, kurde, coś tam co jest? Bardzo zacina. Trzeba to wyłączyć, żeby nie było widać przez chwilę. I dać komunikat. Dobra, trzeba coś napisać. Dajcie nam, spróbujemy na 15 minut, czy coś takiego. Nie no, ale co spróbujemy? Nic nie spróbujemy. Na ET to nie pójdzie? To jest na ET. Dobra, teraz skoczyło. Ma nowo, bo jak chcesz, to możesz iść. Teraz leci. No działa, działa. Słuchajcie, przepraszam, jeszcze raz. Jesteśmy w górach. Mamy tutaj router, który jest reklamowany jako wspaniały, doskonały i sensacyjny. I działał. Sprawdzaliśmy tę sieć dzisiaj cały dzień, siedząc tutaj nerwowo. I co się wydarzyło? No, za oknem jest chmura, przyszła burza śnieżna i nagle siadło. Musieliśmy zresetować router, no i na razie działa. Moi drodzy, raz jeszcze. Chciałem Wam z całego serca podziękować za to, że jesteście. Chciałem wznieść Wasze zdrowie winem. Winem takim, które nikogo nie wyklucza, ponieważ nie lubię nikogo wykluczać. Nie wyklucza również wegan. Czyli wino organiczne, czyli winogrona niepryskane z uprawy bio i wino wegańskie. Powiecie, jak to wino wegańskie? Przecież wino nie jest robione z mięsa ani z sera. Otóż już mówię, jeśli wino się filtruje, to bardzo często do procesu filtracji używa się kurzych jajek, białek, mówiąc precyzyjniej. I w związku z tym wino wtedy ma kontakt z jajkami. A ci, którzy są weganami, nie chcą mieć kontaktu z jajkami. Dla ludzi takich jak ja, którzy weganami nie są, wino wegańskie smakuje dokładnie tak samo i nie ma to żadnego znaczenia, czym ono było filtrowane, bo można je również inaczej filtrować. A dzięki temu nikogo nie wykluczamy. I właśnie o to chodzi. Cztery kieliszki, bo jest nas czworo. Nasza czwórka robi te programy, które widzicie. Więc pozwólcie, że podam też tym, którzy są poza kamerą. Agusiu, bardzo proszę. Andrzejku. Dziękuję. Mario. Dziękuję. Kochani, i Wasze zdrowie. Z całego serca wszystkiego dobrego. Jeszcze słowo o kieliszkach.
Dlaczego nalałem sobie wina do kieliszka takiego, mimo że jest to prosecco? Dlatego, że moim skromnym zdaniem nawet szampan czy też prosecco lepiej smakuje z takiego degustacyjnego kieliszka. Zobaczcie, to jest kieliszek typu flet. Notabene, jak widzieliście serial pod tytułem Król, to był tam dość poważny błąd scenograficzny. Mianowicie pili w restauracji Simon i Stecki przed wojną, zainscenizowanej, kiedyś istniejącej, pili szampana z takich kieliszków. Nie mogli pić z takich kieliszków szampana przed wojną, bo przed wojną takich kieliszków nie było. Wtedy piło się szampana z kieliszków tulipanowych. Jedne i drugie są dość kiepskie. Dlaczego ten jest kiepski? No bo tylko jest po to zrobiony tak, żeby trzymał bąble, ale w ogóle się nic nie czuje w nosie. Mała powierzchnia. Tutaj, zobaczcie, jak pięknie bąble idą do góry. Nie są to bąble ogromne, więc widać, że stworzone są siłą natury, a nie poprzez sztuczne nagazowanie, ale czuć winogrona odmiany Glera w nosie. Z nich to właśnie powstaje prosecco. Kochani, wasze zdrowie. Jeśli mówimy o powstawaniu programów, to musicie wiedzieć, że programy również powstają. No oczywiście po pierwsze dzięki temu, że ktoś je ogląda, czyli dzięki wam, ale również dzięki współpracy ze sponsorą, dzięki współpracy z różnymi firmami. No bo żeby gdzieś pojechać, trzeba mieć na to fundusze. I w związku z tym youtuberzy, a więc również ja, umawiają się z różnymi firmami na współpracę. Zatem musicie wiedzieć, że partnerem dzisiejszego odcinka, a też różnych innych, które będziecie widzieli, gdyż podpisaliśmy długofalową umowę o współpracy, jest Zen. Zen, który wydaje karty. Karty, które można przewalutowywać przez bardzo proste działanie we własnym telefonie i płacić dowolną walutą w różnych krajach bez tych wszystkich bankowych spreadów i innych rzeczy, które sprawiają, że 5 zł zamienia się potem w 3 zł na przykład. Ale co arcyważne, ta karta jest pożyteczna nie tylko za granicą, ponieważ na przykład kupując nią w Polsce mamy przedłużoną choćby o rok gwarancję, dodatkową gwarancję. To się nazywa Zenefit. I teraz, i to jest najważniejszy komunikat, jak myślę, mam dla was mianowicie dwie atrakcje. Otóż, jeśli wejdziecie w link w opisie tego Q&A, to macie tam w tymże linku możliwość, dla każdego, kto w ten link wejdzie, możliwość użytkowania takowej karty przez 4 miesiące za friko. Bo oczywiście jak za każdy produkt kartowy, bankowy, to również jakąś opłatę ma. A jak wejdziecie w ten link, który jest Maklowicz Zen, będziecie mogli użytkować tę kartę przez 4 miesiące za darmo. A w dodatku 5 osób, które zada najciekawsze pytania, bo do pytań zaraz przejdziemy, dostanie takowe karty do użytkowania na rok gratis. Ja wybiorę te interesujące pytania, pozwólcie. I wówczas ci, których wskażę w trakcie naszej rozmowy, niech napiszą na moją stronę, czyli kontakt@maklowicz.pl i powołają się na wywołanie przeze mnie. No więc, drodzy Państwo, pytania. Najpierw pozwolę sobie odpowiedzieć na kilka pytań, które zadaliście na moim Facebooku. Zanim zajmę się tą ruchomą tablicą, która przede mną, mam tutaj ogromny ekran, przed sobą będę czasami na ten ekran zerkał, nie komputer, tylko ekran i tutaj się pytania wyświetlają. Ale najpierw w takim razie Facebook. Kepson zadał jakże fundamentalne pytanie, bardzo długie, ale generalnie chodzi o to, gdzie jest najlepszy kebab. Niezależnie od tego, jakiego rodzaju to jest kebab. No więc odpowiadam. Najlepsze kebaby jadłem w dwóch miejscach na świecie. W Armenii.
Jeśli podejrzycie jeden z moich odcinków, one są na VOD, odcinków jeszcze realizowanych dla telewizji, która w dalszym ciągu nazywa się publiczną, to tam zobaczycie, jak zrobić kebab taki na szpadzie. Ogromna ilość masła, mielone mięso, jagnięcina albo baranina, przyprawy. Tam jest dokładna instrukcja i można sobie taki kebab samemu zrobić. Jest arcygenialny. Również restauracyjnie Armenia. No w ogóle polecam Armenię. To jest przepiękny kraj, bardzo tani, co jest nie bez znaczenia, z fenomenalną gastronomią i wielką kulturą. A jeśli chcecie coś innego, no to pojedźcie do Stambułu oczywiście. W Stambule również Adana kebab zwłaszcza, albo jogurtlu kebab, taki z jogurtem. Rzecz doskonała. No Berlin, gdyż tam mieszka duża diaspora turecka, i Wiedeń, tam również mieszka diaspora duża turecka, tam kepsy są doskonałe. Więc panie Kepsonie, mamy to. Starosta. Czy Chorwacja w wakacje? Tak. I również was zabiorę. Już w maju jedziemy na małe dwa rejsiki po wyspach, po miejscach w Dalmacji, które nie są tak oczywiście dostępne, i będziemy to na YouTubie relacjonować. Kuba Jakub. Dlaczego w Polsce kultura ziemniaka nie jest na takim poziomie, na jakim powinna być? No, szczerze mówiąc, sam sobie zadaję to pytanie. Kiedy współpracowałem jeszcze kiedyś, dawno temu, z Tesco, muszę wam powiedzieć, że moim pierwszym działaniem była prośba o opisanie ziemniaków. Nie chodzi o odmiany, nikt ich nie zapamięta, bo odmian ziemniaków jest kilkaset. Chodzi o bardzo prostą rzecz. Są tylko trzy typy kulinarne ziemniaków. A, B i C. One się różnią od siebie w zależności od zawartości skrobi. I te C mają najwięcej skrobi i używa się jako spoiwa do robienia kopytek, pys i tak dalej. Te A mają najmniej skrobi, się nie rozpadają w trakcie gotowania. Więc A sałatka, B ogólnoużytkowe, pire również, a C lepiszcze. No i proste, wystarczy tak opisywać ziemniaki. Pani Molak Cieciura. Jak wygląda mój normalny dzień i czy nachodzi mnie melancholia? I jakie są moje ulubione aktywności? Ulubione aktywności zależą od wielu rzeczy. No na przykład uwielbiam grać w brydża, choć nie zawsze czwórka się znajduje. Bardzo lubię czytać, spać. Melancholia mnie oczywiście nachodzi, ale staram się jakoś z nią radzić. Jak na razie bez pomocy psychoanalityka. No i pan Karol Polak, ostatnie pytanie facebookowe, pyta się o moje pasje motoryzacyjne i czy w ogóle interesuje mnie motoryzacja, czy interesują mnie auta. No pewnie, że mnie interesują, jak jasny gwint mnie interesują. Jeśli jakieś wyznanie mógłbym tutaj, o jakieś wyznanie mógłbym się pokusić, nigdy nie miałem niemieckiego samochodu. Nie dlatego, żebym nie cenił niemieckiej motoryzacji, ale ja w tej kategorii jestem niezwykle kobiecy. Otóż interesuje mnie po pierwsze uroda samochodu. No i też trochę to, co ma pod maską. Dobra, jedziemy teraz z pytaniami, które mi się tutaj wyświetlają. Czy zagrał by pan w brydża z panem Korwinem Mikke? Korwin Mikke w zasadzie powinno się... Ja wiem, że jest reguła odmiany, ale herbu akurat się nie odmienia. Czyli Mikke się powinno odmieniać, Mikkego, ale nie Korwina Mikkego, tylko Korwin Mikkego. Tak jak Wieniawa Długoszowski. Herbu zawołania się nie odmienia. Czy bym zagrał w brydża? No, to jest genialny brydżysta. Akurat moim zdaniem jest, jeśli chodzi o jego umiejętności brydżowe, są one odwrotnie proporcjonalne do jego aktywności politycznej. Jak pan zareagował na wiadomość, że płynie pan do Szwecji? Ale co, że mam tu skakać z radości? No to było genialne. Zepsuł nam się samochód. Już mówiłem, pisałem to, nie Alfa. Alfa się nie zepsuła. Jechaliśmy czymś większym, by pojechać jednym samochodem w czwórkę, już wspomnianą. To jest ta czwórka, która tutaj za kadrem w tej chwili popija prosecco. Jak chcecie, to mówcie. Jak chcecie jeszcze, bo za chwilę wypiję wszystko. Jest w kulerze, więc jeszcze jest chłodne. Otóż... skakałem z radości, Alfa się nie zepsuła, no i wszystko w Szwecji było bosko. Będziecie to jeszcze oglądać. Powstały w sumie, nie licząc promu, cztery odcinki.
Gratulacje, panie Robercie, otrzymania odznaczenia węgierskiego. Tak, otrzymałem złoty węgierski krzyż zasługi. Jest to najwyższe odznaczenie, jakie w życiu otrzymałem, bo w Polsce otrzymałem chyba srebrny, nie pamiętam, albo brązowy. Ale uwaga, otrzymałem je, no nie za politykę, oczywiście, takiego odznaczenia bym nie przyjął. A pewnie też Węgrzy dzisiaj by mi nie przyznali takowego, gdyż moje poglądy polityczne raczej się nieco różnią od tych, które na Węgrzech powszechnie obowiązują. Otrzymałem za promocję gastronomii węgierskiej. Wiecie, order zostanie, rządy przeminą, a gastronomia, mam nadzieję, będzie wieczna. A w ogóle węgierska gastronomia jest ekstra. Jedziemy dalej. Przechodząc do pytania, Damian Dąbrowski. Co kocha pan w Chorwacji? Gdzie pan kupuje koszule i czy wiera pan samodzielnie, czy wspólnie z małżonką? No to jest dobre pytanie. Ja chyba pana Damiana muszę nagrodzić. Panie Damianie, proszę napisać na kontakt mój. Ma pan, jak pan chce oczywiście, bo nie ma obowiązku, ma pan Zena rok w gratisie. No bo wie pan, koszule to jest moja wielka słabość. Sam kupuję. Otóż mówiłem tutaj o moich kobiecych cechach, że motoryzacja mi się musi podobać, samochody. No więc podobnie mam z odzieżą. Otóż w sklepach odzieżowych mogę spędzać godziny, pod warunkiem, że są to sklepy z męską odzieżą. I sam tam najczęściej chodzę. Mojej żonie się nudzi po pół godzinie w sklepie z męską odzieżą. Podobnie jak mnie się po pół godzinie nudzi w sklepie z damską odzieżą. Więc sam kupuję. Akurat ta koszula jest szyta przez panią jedną z Wybrzeża, panią Kleist, projektantkę młodą i bardzo zdolną z Trójmiasta. Teraz dalej. Proszę opowiedzieć coś więcej o winach, które promuje pan w Biedronce. To jest bardzo proste. To też jest zresztą wino, które sami sprowadzamy. Natomiast wina, żeby były dobre, wcale nie muszą być bardzo drogie. Ponieważ są kraje, na południu Europy zwłaszcza, gdzie wino jest codziennością. We Francji podaje się nawet osadzonym, skazanym w więzieniach wino do posiłku, szklaneczkę. No bo nie ma posiłku bez wina. Zatem nikt, nawet najbogatsi i najbardziej wpływowi i najbardziej możni ludzie na świecie, nie wiem, Bill Gates, Elon Musk, czy Daniel Obajtek, prawdopodobnie nie piją na co dzień wina za parę tysięcy euro. No, pije się wino po prostu na co dzień dobre, bo wino może być dobre i niedrogie specjalnie. No i właśnie takie wina wybrałem, sam w tych miejscach byłem, sam te winnice odwiedziłem, poznałem ludzi, którzy je tworzą, ponieważ wino powinien tworzyć człowiek, a nie fabryka. To jest bardzo istotne. W winie musi być zawarta jakaś myśl, jakaś dusza. I tak się staram wina dobierać. Zuzia Jędrzejczyk. Jakie cechy w ludziach ceni pan najbardziej? Poczucie humoru i szczerość. To są dwie rzeczy, które są dla mnie najważniejsze. Jeśli ktoś jest nawet niezwykle inteligentnym człowiekiem, a nie ma w ogóle poczucia humoru, no to znaczy, że ma jakąś skazę, gdyż poczucie humoru jest rzeczą niezwykle ważną. Właśnie mi tutaj podpowiedzieli, że ogląda mnie 5 tysięcy widzów, co jest, zdaje się, bardzo dobrą cyfrą, czyli jest was 5 tysięcy, doskonale, doskonale. Mimo, że przez pierwsze 5 minut był zanik wizji i fonii, ale już się naprawiło. No więc poczucie humoru i szczerość. Jedziemy dalej. Dlaczego warto pić wina spod Szczecina? No bo ze Szczecina jest Grzegorz Jarzyna, jak wiadomo. No więc dlatego warto. Albo Krzysztof nawet, ale Grzegorz brzmi lepiej. Dlatego, że Krzysztof, chociaż w Krzysztofie też jest RZ. Jak już Jarzyna, to powinien być, tak, Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Panie Robercie, co pan sądzi o zachowaniu cesarza Leopolda Habsburga I podczas kampanii tureckiej
oraz po tym, oraz o tym, jak potraktował on Stefana Batorego po wjeździe do Wiednia. No, Stefan Batory nie wjeżdżał do Wiednia, chodzi oczywiście o Jana Sobieskiego. Ale to pomyłka, ja rozumiem. No jak, co o nim myślę? No myślę, że ścięło? Ścięło nas? Nie, teraz jest. Dajemy kolejne pytanie. Co to za pingwin? Było pytanie o pingwina. To jest pingwin, no nie mogę na razie ujawniać, co to jest za pingwin. Mogę tylko powiedzieć, że jest to pingwin cesarski. Służy on pewnej konkretnej akcji i będzie on pomalowany. Zobaczycie, dowiecie się o tym w swoim czasie. Ten pingwin będzie bardzo ważny. Panie Robercie, nawiązując do ostatniego odznaczenia, czy otrzymał pan podobne odznaczenie od przedstawiciela innego państwa? Czy Chorwaci w jakiś sposób docenili pana starania w promocji ich kraju? Nie, na razie odznaczenia nie otrzymałem, ale otrzymałem nagrodę chorwacką. Ona się nazywa Zlatna Penkala. Zlatna Penkala to jest po chorwacku złote pióro. Bardzo ciekawe, ponieważ Penkala, Marian Penkala w dodatku, który był Polakiem, otworzył jedną z pierwszych na świecie fabryk piór wiecznych właśnie w Zagrzebiu. I słowo Penkala jest w Chorwacji synonimem na pióro. I otrzymałem taką nagrodę już ładnych parę lat temu. No i bardzo jestem z niej dumny. Oskar pozytywny. Zna pan piosenkę Hioba Dylana Makłowicz? Znam. Abstrahując od tego, o kim jest ta piosenka, to w ogóle to jest zaje fajna piosenka, tak. Dorian Sobecki. Co pan myśli o pizzy z ananasem? No mówiłem już wiele razy. No to nie jest pizza, no to jest placek z ananasem. Zresztą w Meksyku go wymyślili. Ja osobiście nie lubię. Ale jak ktoś lubi, już powiedziałem o niewykluczaniu, więc jak ktoś lubi, bardzo proszę. Tylko według mnie to żadna pizza. Jest w ogóle w Stanach to, co nazywają pizzą. To jest w ogóle osobna kategoria. To nie ma nic wspólnego z tym, co robią. W zasadzie nie ma nic wspólnego z tym, co robią we Włoszech. Panie Robercie, robię spaghetti dla rodzinki i oglądam pana. No to proszę nie zagapić tylko, bo spaghetti, wie pan, no, jak się przegotuje, to będzie rozgotowane, a rozgotowane spaghetti jest rzeczą niedobrą. Klima MTB. Panie Robercie, czy zdradził pan kulisy powstania pana audycji w Nuance Radio? No bardzo proste, zaproponowali mi po prostu moją audycję. Miałem, powiem nieskromnie, miałem kilka propozycji robienia radiowych audycji. O, jeszcze do rymu. Niestety, to z reguły jest tak, że obejmuje to wyłączność na gadanie, natomiast nie ma się wpływu żadnego na muzykę, która jest puszczana, bo w większości radiostacji no, trzeba puszczać taką muzykę, jaka idzie z puszki, jaka jest tam zakodowana. Bardzo mało jest radiostacji, w których można zrobić audycję autorską również z muzyką, a tutaj była na to zgoda, no więc i to była pierwsza taka propozycja, gdzie również miało to dotyczyć wyboru muzyki, no więc się zgodziłem po prostu w dym, no i zresztą dzisiaj będę nagrywał kolejną tutaj, tak, chyba że kompletnie zeżre internet, wtedy poślę tę audycję gołębiem pocztowym. Teraz kolejne pytanie. A propos pizzy z ananasem, Sciurus vulgaris. Na Sycylii w menu widziałem pizzę z cytryną. Co pan o tym myśli? No cytryna rośnie na Sycylii. Ananasy nie są natywną rośliną sycylijską, więc jest to znacznie bardziej logiczne niż pizza z ananasem. Jakie jest pana ulubione ciasto turbosoku? I wszystkiego najlepszego mi turbosoku życzy. Ale słodkie czy słone? Jeśli miałbym wymienić słodkie, to wymieniłbym... Zabierają mi to. Tak? Ja się lubię czymś bawić. No, zabrali mi. O, korkiem. Zobaczcie, jak się ładnie tym można bawić. Jeśli mam wymienić ciasto słodkie, ale też może być i w słonej wersji, to strudel. Wymieniłbym strudel. Nie mylić ze struclą. Filo albo jówka. Czyli to cieniutkie takie ciasto, które się zwija albo składa i piecze. Panie Robercik, jak pan bajeruje kobiety? Jestem bardzo ciekaw, iż wygląda pan na Alvaro. Alvaro? Was is das?
Macie jakieś podpowiedzi? Że taki, że Alvaro. Ja w ogóle nie bajeruję kobiet. No, panie, panie Szymonie, no, w ogóle nie bajeruję kobiet. Gdzie? Panie Robercie, jak zaczęła się pana przygoda z gotowaniem? Jakie było pierwsze danie, które pan przygotował i dla kogo ono było? Pozdrawiam. No, absolutnie pierwsze, to chyba nie pamiętam, ale wiem, że jedną z pierwszych rzeczy, jaką robiłem namiętnie, to były pory pod beszamelem zapiekane. No bo pamiętajcie, że jak ja zacząłem gotować, to była ciężka komuna, mnóstwo rzeczy na kartki i mało co można było kupić, no więc pory były. Mąka i mleko do beszamelu były i masło, więc pory pod beszamelem zapiekane. Jak się tam doda jeszcze sera startego, to się robi sos mornay. No więc nawet jeśli jest to ser tylżycki. Dobra, proszę na razie Andrzejku tym, tak nie, tym ekranem nie mrugać. Panie Robercie, kim chciałby pan zostać na jeden dzień? Mówię tu o zawodzie. Na jeden dzień w zawodzie. No, jakbym został kowalem na jeden dzień, to prawdopodobnie to byłoby za krótko, żeby się mi muskulatura rozrosła należycie. Ale kim ja bym chciał zostać? Do... Jezus Maria, na jeden dzień jeszcze w dodatku. No, nie wiem. Słuchajcie, to jest tak dobre pytanie, że nie mam na niego odpowiedzi. Proszę mi pokazać to pytanie. Trzeba nagrodzić tego, który zadał to pytanie. Gdzie to jest? Gdzie to jest to pytanie? Kto to był? Kim? No ale ten, kto zadał to pytanie, to wie. Niech pisze. Dostanie na rok za darmo. Dostanie na rok za darmo kartę. Czy pana koszula wydaje dźwięk kwik, kwik? Proszę pozdrowić Madzią Kotwitę z Pniowa koło Radomyśla. No to już wiemy. Koszula nie wydaje dźwięku kwik, kwik, gdyż ona jest w dziki, a dziki robią bardziej groźne, wydają dźwięki niż kwik, kwik, chrum, chrum raczej. Dobra, bigo z mandarynkami po chorosztańsku. To się przewija bardzo często, ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Znaczy trochę wiem, ale to, na to nie odpowiadam. Jak ocenia pan wino z winnicy Hople po Rajpaczków? No piłem jakiś czas temu, tam jest piękna kolekcja starych samochodów. Myślę, że idą do przodu cały czas. Dobra. O, to jest dobre pytanie. Przepraszam, w zasadzie nie jest pytanie, tylko stwierdzenie, ale to mi proszę dać, proszę wyżej dać. Dobra, jeszcze. No dobra, nie ma. Zniknęło. Kiedy zrobi pan program w Beskidzie Niskim? No nie wiem, ale zrobię. Jestem teraz w Beskidzie, ale nie Niskim. Robiłem jedna z ostatnich serii do Netflixa. To były programy, nie do Netflixa, przepraszam. Do Netflixa jeszcze nic nie robiłem. Do Food Networku. To były programy w Beskidzie Niskim. Było pytanie o to, czy że jestem cesarzem Austro-Węgier. W zasadzie nie było pytanie, no więc dobra, ale to zostawmy. Paweł Gaweł. Panie Robercie, jak poprawnie ugotować parówki? No nie gotuje się w ogóle parówek, tylko się zagotowuje wodę. Ona jak zacznie wrzeć, to się ją wyłącza i do tego się wkłada parówki, bo jak się je gotuje długo, to one pękają, przynajmniej dobre. Magdalena. Panie Robercie, kolacja w małej miejscowości obok Caftatu z bajecznym widokiem pośród gajów oliwnych w miejscu, które stworzyli tamtejsi tubylcy. Da się pana zaprosić? No, no jasne, no. Będę i w maju, a potem od końca czerwca. Gdzie można zakupić taką koszulę? Już mówiłem. Tęsknimy za Wiedniem. Proszę na razie nie ruszać ekranem. Przepraszam. No już nie ma. Czy lubi pan podróżować do Serbii? Jakie są stosunki chorwacko-serbskie? Pyta się Kacprec. To jest poważne pytanie. Panie Kacprec, myślę, że panie, a może pani. To jest dobre pytanie. Podoba mi się. Jak ktoś się pyta o Chorwację i Serbię, to ja mu daję na rok zena.
proszę pisać na kontakt. Ile już wybraliśmy tych? Trzy. Jeszcze mamy dwie. Otóż stosunki chorwacko-serbskie na poziomie rządowym są nędzne, jak zawsze, po wojnie. Na poziomie międzyludzkim są dużo lepsze. No bo na przykład mam znajomych Chorwatów, którzy jeżdżą do Trebinje. Trebinje to jest Republika Serbska w Bośni. Piękne miasto zresztą. I się przyjaźnią z tamtejszymi Serbami. No, widać już samochody na serbskich blachach w Chorwacji, więc myślę, że ludzie sobie poradzą, byleby im politycy nie przeszkadzali. No, jakie to, prawda, nie tylko tamtejsze. Wiktoria, włosownictwo. Czy robił pan kiedyś testy na pochodzenie etniczne? Ciekawiło to pana kiedyś? Nie robiłem, ale nie muszę, bo znam swoich przodków. Polacy, Węgrzy, Ormianie, Ukraińcy, Austriacy, ja to wszystko wiem. Co typl? Czy ma pan zamiar zrobienia jeszcze jednego odcinka? No i teraz nie widzę. No i co? Nie będę już ruszał. Proszę? Jedności kaszubskiej, czy na Kaszubach zrobisz odcinki? Czy zrobi odcinki na Kaszubach? Jest taki plan, może jeszcze tej późnej wiosny. Panie Robercie, gdzie w Sarajewie zjeść tort Zachera, Marysia Zagajewska? No jest taka kawiarnia w Sarajewie, która się chyba nazywa w ogóle Wiedeńska. I na ścianach wisi cesarz i podają tort Zachera. Dlaczego nikt nie mówi o trującym łososiu? No bo dlaczego mamy mówić? Jest dużo rzeczy trujących, albo też mniej szkodliwych, albo bardziej. I mówimy tu o przyjemnych rzeczach. Jak pan ocenia De Laclo 11? Jak pan ocenia Aleksandra Barona i jego kuchnię? Czy to dobry kierunek jego kuchni? No trudno mi mówić, czy to jest dobry kierunek. On sam sobie go wybrał, natomiast z punktu widzenia mojego to jest bardzo wybitny szef. Jeden z szefów najbardziej znaczących w Polsce, o wielkich horyzontach i miły człowiek przy okazji. Zatem szapoba wielkie dla Barona. Tak, może w dół trochę. Bardzo proszę. Jakie jest pana ulubione chorwackie miasto? Pyta się Krzysztof Białaś. Aha, aha, aha. No, nie mogę powiedzieć, że Dubrownik, choć on jest absolutnie piękny. Ale są takie rzeczy, miejsca piękne, mniej oczywiście piękne. Ja lubię Szibenik na przykład. I ta twierdza na górze, i to miasto, które się tam wspina i w ogóle się tam nie da jeździć samochodami, bo są tylko kręte uliczki. Od katedry trzeba w górę wyjść. To jest obłędne zupełnie miejsce. No, zresztą tam jest tyle pięknych miejsc. A na Istrii, a co? A kiepska jest Rijeka, obłędna. Taka nieoczywiście ładna właśnie. Takie miejsca najbardziej lubię. Kubełek z KFC. Panie Robercie, jakie miejsca są warte odwiedzenia w naszej pięknej Polsce? No oczywiście te, gdzie blisko jest w zasięgu kubełek z KFC. A mówiąc poważnie, to jest to kraj, mówię o naszym, niezwykle różnorodny i taki, w którym no wystarczy trochę poszperać, by odkryć prawdziwe cuda. No, wszyscy wiemy, że Mazury są ładne, czy nad morzem jest ładnie, albo w górach, no ale zobaczcie choćby Dolny Śląsk. No, zupełnie obłędne miejsce. No, tylu pałaców, zamków, tyle romańszczyzny. Nie ma nigdzie indziej w naszym kraju. Niemcy naprawdę musieli upaść na głowę, żeby to stracić. To jest obłędne miejsce. Zresztą kiedyś takie bogate jak Szwajcaria. IN3RO11L. Panie Robercie, dlaczego nie odwiedził pan nigdy Rosji? Starałem się. Ja bardzo bym chciał pojechać do Rosji. Tylko pamiętajcie, że jadąc robić takie programy, no potrzeba, zwłaszcza w kraju takim jak Rosja, potrzeba, żeby przynajmniej lokalne władze o tym wiedziały. No bo się chodzi z kamerą po knajpach i tak dalej, pokazuje różne rzeczy.
I uderzałem wiele razy, ale nie było odzewu. Ja bym z rozkoszą pojechał do Rosji. Rosja to kraj o wspaniałej kulturze i doskonałym jedzeniu, więc bym tam pojechał natychmiast. Przepraszam, machają do mnie trzy osoby, jak zaczyna do mnie machać z ekranu, ja kompletnie nie wiem, o co chodzi. Was ist bloß los? Chodzi o to, że twój kanał ktoś wsparł właśnie pod tym statkiem. Naprawdę? No, 2,5 tysiąca to jest jednak bardzo. Jezu, ale to jak to, ale za co? Słuchajcie, ktoś wpłacił tutaj ogromne pieniądze. To dziękuję z całego serca, nawet... No, to będziemy zbierać na wyjazd do Rosji w takim razie. No. Dziękuję serdecznie. Jaką olbrzymi żółw, jaką z śląskich potraw poleca pan najbardziej? No, jak jestem na Śląsku, muszę zjeść. Muszę. Rolady, kluski, wolę te szore niż białe, czyli ze surowymi, startymi ziemniakami i modrą kapuchę. No to uwielbiam po prostu. Ale dobra wodzionka, no jest po prostu jak sopa de ajo kastylijska. Panie Robercie, jaki jest pana ulubiony ser? No, oczywiście niestety im tłustszy, tym lepszy. Taki Brillant Savarin, choć zaliczany jest do serów industrialnych, czyli nie robi go malutka firemka, można go w Polsce kupić, on ma więcej tłuszczu niż masło i jest po prostu tak dobry, że można zwariować. O, czy według pana jest coś ciekawego w brytyjskiej kuchni? Another random man. No pewnie, że jest. I to jest dobre pytanie. I proszę wpisać pana another random mana na listę tych, którzy mogą, jak chcą, mieć przez rok za free kozena. Otóż kuchnia brytyjska jest ofiarą stereotypów ogromnych. No, te stereotypy oczywiście podsycali Francuzi, ale też jak my tam jeździmy, no to z jaką kuchnią brytyjską mamy kontakt? No, to jest tak, jakby ktoś przyjechał do Polski i by pochodziłby po przypadkowych knajpach i pomyślałby, że my jemy tylko pierogi i schabowego i barszcz. Zobaczcie, jakie produkty. No, ser Blue Stilton jest moim skromnym zdaniem najlepszym serem pleśniowym na świecie. Przy nim naprawdę gorgonzola i francuskie i roquefort wysiadają. Ryby mają doskonałe, haddock. Jak w ogóle się pomyśli o dobrym fish and chips, to jest doskonała rzecz. Jak pomyślimy sobie o steak and kidney pie, jak jest dobre, to jest fantastyczne. Jagnięcinę mają genialną, w Walii owoce morza, whisky w Wielkiej Brytanii, no to ja wiem, że to nie Anglia, ale Szkocja i Irlandia Północna. Wiem, że Irlandia to nie Wielka Brytania, ale Irlandia Północna tak. Zatem to jest, słuchajcie, wcale niezły adres. No a takie, a słodycze, jedli się kiedyś ciasteczka, takie zwykłe butterscotch. Są po prostu takie. No. Więc, a Londyn to jest Nowy Jork, czyli mamy cały świat na talerzu. Tak jak w Nowym Jorku, w Londynie są wszystkie knajpy. Zobaczcie, Paryż oczywiście ma doskonałe restauracje, ale są to restauracje francuskie głównie. Czasami jeszcze arabskie i wietnamskie, ale to zaszłości kolonialne. Natomiast w Londynie jest cały świat, więc wcale nie jest tak źle. Dobra, Olek, Olas. Panie Robercie, mam pytanie do ekipy filmowej, która też jest nieodłącznym elementem kanału na YouTube. Jak się czujecie z tym, że szef podjada wam każdy posiłek? No. Dobrze. Ale oni też jedzą przecież. Słuchajcie, ja zawsze zamawiam więcej. I tak szybko gadam po to, bo wiem, jaka na mnie ciąży odpowiedzialność. Jak to wystygnie, to się nie będzie się nadawało do jedzenia. No. Kamil Niewiadomski. Panie Robercie, czy ma pan jakieś sugestie, jak pakować jedzenie na wynos, aby nie robił się z niego przysłowiowy kapeć? No to jest problem, z którym boryka się dzisiejsza gastronomia, która jest zamknięta i może tylko z
sprzedawać na wynos. No nie wszystkie dania niestety nadają się, by znieść transport i ja szczerze mówiąc nie zamawiam rzeczy, które muszą być prosto z patelni. No, hinduskie potrawy świetnie znoszą transport, no bo są po prostu najczęściej w sosie i niczego to nie zmienia. Natomiast kotlet już nie jest tak dobry, jak trzeba go przywieźć, więc nie ma tu żadnej recepty. Mandziare Łewki. Kto nagrywał pierwsze odcinki filmowe? No jeśli chodzi o... Ale moje, rozumiem, że moje, bo jeśli chodzi o w ogóle, to bracia Limie. Natomiast no, ten obecny tutaj Andrzej, on jest od początku. Panie Robercie, odwiedził pan większość naszych sąsiadów, ale nie był pan na Białorusi. Wyjaśni pan, może planuje pan się tam wybrać. Dla polskiej mniejszości pana obecność byłaby niezwykłym darem. Pawson. No to wspaniała wiadomość. Dla Pawsona proszę o kartę Zen. Z rozkoszą bym pojechał na Białoruś. Nie byłem tam zupełnie przypadkiem. No to znaczy w wielu miejscach jeszcze nie byłem, ale rzeczywiście jest to jedyny sąsiad Polski, w którym jeszcze nie byłem i wybrałbym się tam z prawdziwą rozkoszą. No teraz, teraz akurat, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, w sensie robienie programów takich podróżniczo-kulinarnych w sytuacji, jak tam ludzi biją masowo, no ale mam nadzieję, że coś się zmieni. Kart nie mam. Karty rozdane, tak, karty rozdane. Piotr Samoląg. Bardziej jest pan teraz obywatelem polskim, czy bardziej chorwackim? No w sensie obywatelstwa jestem polskim. Póki co. Skuty, z wyjazdem na Białoruś mogę pomóc. No to chętnie proszę napisać. Dobra. Czy miałby pan Tomasz... Dobra. Przepraszam. No już nie ma tego. Michał Gradzik. Panie Robercie, samorząd studencki Politechniki Wrocławskiej chciałby zaprosić pana, jak tylko zawita na słońce, na przeprowadzenie pokazu kulinarnego w studenckim klimacie i wywiad. No to piszcie, no, jak się tylko będzie, jak tylko się będzie dało. Słuchajcie, tu ludzie wpłacają pieniądze, ja cały czas widzę, to jest niezwykłe. Rafał Słomczewski. Czy warto jechać do Albanu? No, rozumiem, że nie chodzi o tego Albanu, który śpiewał z Rominą Power, tylko chodzi o Albanię. No pewnie, że warto. To jest fascynujący, przepiękny kraj. Warto, 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 warto. Adam Mickiewicz. Panie Adamie, to pan żyje. Panie Robercie, jak kulinarnie i turystycznie postrzega pan Podlasie i Białystok? Podlasie jest fascynujące kulinarnie, gdyż jest to jedyny fragment już w zasadzie dzisiejszej Polski, który przypomina dawną Rzeczpospolitą. Mianowicie jest to w dalszym ciągu miejsce wielokulturowe, wieloetniczne i wieloreligijne. I w tym tkwi jego siła. Bardzo lubię. Przyjaźnię się z Tatarami na przykład. Panie Robercie, kiedy konto i pokój na Clubhouse? Nie wiem, co to jest Clubhouse. Ale jak fajne, to może tak, dowiem się. W Orebiczu przy Konsumie, pyta pan Maciek Grobelny, jest ryneczek z warzywami i owocami. Czy robił pan tam czasem zakupy? I czy może pan polecić w pobliżu podobne miejsca? Tam akurat rzadko. Ja mam taką swoją ulubioną panią, mówię o straganie jarzynowym, przy Cafe Zona. O, to jest bliżej ode mnie. Luke Scarlatti. Jakie jest pana ulubione danie z Bułgarii? Czy jadł pan banice? No pewnie, że jadłem banice. Ulubione danie z Bułgarii. No w ogóle bardzo lubię te bułgarskie połączenia ciasta, jarzyn i jogurtu, czy też kwaśnego mleka. Tarator lubię, jak jest dobry. Niezapomniana zupa w upalne dni. Czego by pan, panie Robercie, nie wziął do ust? Filip Margas. Nie wiem. Nie wiem, czego bym nie wziął do ust. Anna Kurek. Panie Robercie, kwas chlebowy rosyjski czy litewski? Czy robił
Pan kiedyś samodzielnie kwas, proszę pozdrowić Mikołaja. Dziękuję, pozdrowię Mikołaja. Rozumiem, że się znacie, bo rozumiem, że chodzi o mojego syna. Kwas chlebowy, no nie piłem rosyjskiego. Litewski piłem wiele razy, jest dobry, robiłem kiedyś samodzielnie kwas. W ogóle bardzo lubię kwas chlebowy. No jest poza tym, że jest zdrowy. Panie Robercie, Karlowaczko czy Ożujsko? No to są oba te piwa, są przemysłowe jednak. Jeśli już, to Ożujsko. Czy jadł pan kiedyś psa? Nie. A po co? Czy był pan kiedyś w Tajlandii? Tak, byłem. Byłem. Nawet parę tygodni. Jaki jest pana ulubiony smak lodów? Mia Hel się pisze. No im prostszy, tym lepszy. Jadłem lody, genialne są lody, lody waniliowe z oliwą, extra virgin, kapitalne zupełnie. Alfa Romeo czy Mini Cooper S wizualnie? Pyta posiadacz Mini. No przykro mi, Alfa. Ale Mini też jest niekiepskie. Gdyby pan miał nie prowadzić kanału o tematyce kulinarnej, to o jakiej? No o historycznej chętnie bym też prowadził, chociaż trochę to robię. Co to znaczy Srakuland? Srakuland oznacza po kambodżańsku, po khmersku alkohol. Sraklang w ogóle. Sraklang. Tak. Piotr Wydymus się pyta. Panie Makłowiczu, proszę kandydować na prezydenta. Kiedy będzie pan w Warszawie? W Warszawie będę w środę, a na prezydenta nie zamierzam kandydować. Wiecie, no to nudna robota strasznie. W ogóle nie mam... Nie mam takich predyspozycji. Trzeba siedzieć w tym pałacu, w krawacie chodzić, nie. A potem bez przerwy trzeba jeździć na nartach, tak. Ja lubię akurat, ale wolę w Alpach. Proszę wolniej. Czy lubi pan kuchnię śląską, czy pozdrowi pan Pyskowice? No oczywiście, że pozdrawiam Pyskowice. Śląskiej kuchni już mówiłem, lubię. Widziałem reklania Maciej Gmurowski. Jak wygląda pana współpraca z marką Lidl? Widziałem reklamę Dania, akurat strzałka jest na tym. Przepraszam, proszę wyżej albo niżej. Kary. Tak. Opracowałem receptury na dania gotowe, również takie wegańskie, no jest na przykład curry wegańskie wśród nich i one są również, czy też będą za chwilę również w Lidlu dostępne, no ocenicie, sami powiecie, mnie smakują. Jaki jest pana ulubiony klub piłkarski? Pyta się typowy wariat. W Polsce czy za granicą? Tak naprawdę no wiadomo, że moje serce tucze za Hajduka. Hajduk Split, Fradi, super klub, Ferencvaros, Budapeszt. A jak się chce spytać, czy Wisła, czy Krakowia, to wam nie odpowiem, bo jedna i druga. Jest pan wielkim miłośnikiem wina, co z wódkami? Ale w sensie, że czy pije czasami wódkę? Tak, no ale to teraz to chyba nie jest dobry moment, żebym, skoro już piję wino. Ale w ogóle, jak jest dobra, to jest dobra. No. Dobro się zawsze broni, no. Więc dobra wódka nie jest zła. Pozdrowi pana Radom, no jasna sprawka, no pewnie, że pozdrawiam. Co w polskiej kuchni panu nie smakuje? Pytanie było. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak kuchnia polska, tak jak nie ma czegoś takiego jak kuchnia niemiecka, czy francuska. Te kuchnie się umownie tylko nazywa określeniem narodowym, bo tak naprawdę one są zbiorem kuchni regionalnych. No więc prawdziwa kuchnia polska to jest kuchnia kaszubska, kuchnia podhalańska, kuchnia wielkopolska i tak dalej. A to, co my uważamy za kuchnię polską, czyli schabowy, pierogi, no to już są też w innych krajach. Schabowy jest zmałpowany od sznycla, a pierogi to Chińczycy wymyślili. Więc najbardziej, no tak jak w każdej innej kuchni, no byle jakość. Jak jest byle jakie, ale coraz większą wagę się w Polsce do jedzenia przykłada i to naprawdę jest rewolucja to, jak
znaczy nie użyję terminu kuchenna rewolucja, tylko rewolucja kulinarna, to jak zaczęliśmy z powrotem zwracać uwagę na to, co jemy i zwracać uwagę, no zwłaszcza na nasze korzenie i małą ojczyznę. To jest bezcenne w kuchni zawsze. Bo kuchnia, żeby była interesująca, musi być różna. I to jest w niej najważniejsze. Dlaczego nie odwiedził pan starożytnego Rzymu? No bo się nie potrafię przenosić w czasie. Z tego, co wiem, to starożytny Rzym, chyba że panu chodzi o dzisiejsze pozostałości po starożytnym Rzymie, no to no, jeszcze paru miejsc nie odwiedziłem. Gdyby został pan Billem Gatesem przez jeden dzień, na co przeznaczyłby pan pieniądze? Ale na jakichś biednych, no. Ale których konkretnie, to jeszcze nie wiem. Panie Robercie, czy lubi pan kuchnię holenderską? No o ile w ogóle coś takiego istnieje, znaczy ono oczywiście istnieje, ale bardziej jako kuchnia dawnych posiadłości kolonialnych holenderskich, no, Indonezja choćby, bo kuchnia holenderska, taka z Holandii, jest niezwykle skromna, gdyż Holendrzy jako protestanci bardzo podchodzili do życia surowo i sobie nie dogadzali, no więc stampot czy też hutspot to są po prostu jarzyny z ziemniakami gotowane, ugniecione i do tego jest kiełbaska. No to, czy tam też topwafel, czyli takie wafle, no, które się kładzie na kawę. No to, to nie są jakieś cymesy, szczerze mówiąc. Ale już rzeczy z Indonezji są bardzo ekstra. Pozdrowi pan Szamotuły? No pewnie. Byłem dawno temu. Panie Robercie, był pan kiedyś na polowaniu? Polował pan coś? W życiu nie miałem w ręku broni palnej, a przynajmniej takiej, która była nabita. Nie strzelałem do nikogo, do niczego, również do tarczy. Nie byłem też na polowaniu w związku z tym. Czy rozważał pan wyprawę rowerową wokół jeziora Ochryckiego? No jeśli rower byłby elektryczny, to z największą przyjemnością. Czy psy mogą jeść koperek? No sam widziałem, jak jadły. Czy był pan kiedyś w Grudziądzu? No byłem, nawet byłem w kinie w Grudziądzu na filmie pod tytułem Porwanie Savoy. Bardzo nie polecam, a już go od dawna nie ma. Musiałem kupić 7 biletów, bo byłem tam w dwie osoby, z jedną osobą płci przeciwnej. I żeby się seans mógł odbyć, musiałem wykupić 7 biletów. To było minimum, żeby się seans mógł odbyć. Czy pozdrowi pan Gdynię? No z Gdynią zawsze mieszkałem tam przez jakiś czas w domu marynarza jako dziecko, ledwo to pamiętam. Czy mógłbym pozdrowić Trish? Z Rąbienia. Trish. Słuchajcie, dobra, już nie pozdrawiam, bo wtedy czasu zabraknie. No i no, mamy jeszcze chwilę, bo mieliśmy opóźnienie. Więc śmiało, śmiało. O! Dziękujemy za fajne historie i inspiracje. Pan Łukasz, to ja dziękuję, panie Łukaszu. I panu Mateuszowi też dziękuję. Czy zna pan słynną pastę o Makłowiczu? Nie wiem, co to jest pasta o Makłowiczu, więc nie znam. Co uważa pan na temat szczecińskiego pasztecika i paprykarzu? No więc paprykarz kiedyś był dobry, jak go wymyślili. Tylko że zmienili recepturę i on już nie jest tak dobry, jak był. Już nie jest tak dobry, jak był. No więc tyle. Historycznie to bardzo zacna rzecz. Jak się sprawuje Alfa? Proszę nie jechać z tym do góry. Alfa sprawuje się git. Nie zepsuła się ani razu. Zresztą, coś wam powiem. Ja mam Alfę, to jest, która moja Alfa? Miałem 145, miałem 156, miałem 166. To jest moja czwarta Alfa. I żadna mi się nigdy nie zepsuła. W żadnym momencie. Więc, wiecie, przesądy są rzeczą straszną. Pozwólcie, że jeszcze za wasze zdrowie wzniosę kielich. Proszę. Dziękuję. Proszę. To to może dla Mari... To resztę dla Mariana. Będzie pan może gotował coś dobrego dzisiaj na live? Nie. Jutro będziemy gotować i będziemy gotować pojutrze. I będą, powstaną tutaj ekstra filmiki, które będą jakby poza serią, bo seria będzie
się opierać o, w najbliższych odcinkach o bytność w Szwecji. A będziemy tutaj robić ekstra propozycje wielkanocne, więc pojawią się filmiki w inny dzień niż w piątek z propozycjami na Wielkanoc. Będą dwie propozycje słodkie i dwie propozycje wegetariańskie. No bo i tak jak ktoś je mięso, to jakbyś miał stół pełen kiełbach i szynek, no więc nie ma sensu czegoś takiego proponować na Wielkanoc. Pokażę, jak zrobić coś, co jest typowego dla innych krajów, a przy okazji nie ma w sobie kiełbasy białej, wiejskiej i szynki i boczku. No to Marianowi niewiele zostało. No tak, ale Marian jest blisko lodówki, więc jak będzie w depresji, to sobie otworzy i weźmie. Jeśli myślicie, że jestem frajer i mieliśmy tylko jedno prosecco, to się mylicie oczywiście. Czy lubi pan latać samolotami? Jaka jest pana ulubiona linia lotnicza? Lubię latać samolotami, choć kiedyś się tego panicznie bałem, ale przestałem się tego bać. Bardzo lubię linię Cathay Pacific. Ona jest założona przez byłych pilotów z Hongkongu brytyjskich. Są po pierwsze niezwykle miłe stewardesy, a po drugie dają opór różnych skomplikowanych koktajli i to jest bardzo miłe i naprawdę się troszczą o człowieka. Cathay Pacific jest ekstra linią. Jezu, kiedy ja gdzieś polecę samolotem, no to słuchajcie, teraz rozoraliście mi serce tym pytaniem. Panie Robercie, brindza sądecka czy podhalańska? Słuchajcie, no ważna jest zawartość brindzy w brindzy. Brindzy w brindzy. I to nie ma być brindza cystokrowia, tylko powinna być cystołowca, a przynajmniej przeważająco łowca. No więc ta, która jest bardziej łowca niż krowia, to ta jest mohutna. Kiedy odwiedzi pan Tatarów z Kruszynian? No niedawno rozmawiałem z Janetą. Wybieramy się jakoś. Czy niewielki cebularz, czy niewielkiej średnicy pizza jako szybka przekąska w drodze, które by pan wybrał? Cebularz jest ekstra rzeczą. No, cebularz lubelski, jeszcze taki z makiem, posypany makiem oprócz cebuli, doskonała rzecz. Pizza, no zależy z czym. Z ananasem to nie. Czy uprawia pan jakiś sport? Czy lubi pan rywalizację? No tak, gram w brydża i w badmintona czasami. Rywalizację owszem lubię, choć nie jest ona dla mnie najważniejszą motywacją, żeby być najlepszym akurat. Pani Olu, to ja dziękuję za to, że pani jest. I dziękuję też za pani dedykację. Majerankowego księcia? Jasny gwint. Nie pomajerankowałem się dzisiaj. Jakie jest według pana najpiękniejsze miasto na świecie? Ja wiem. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. To jest trudne pytanie, niezwykle. Mam cudowne wspomnienia z wielu miast. Parę miast lubię. Bardzo. W moim sercu zawsze Wiedeń jest bardzo wysoko. Ale też Budapeszt i Kraków. Ale Bańska Szczawnica, no jak nie byliście, z mikro, ale to jest tak cudne, że można zwariować. Czy opowie pan o żarcie z narządem do świecenia w dupie? Ale w sensie, że mam jeszcze raz ten żart opowiedzieć? Chyba nie, no. No to jest po prostu żart z czasów PRL-u, no co to jest? Nie świeci i nie mieści się w dupie, no. Sowiecki przyrząd do świecenia w dupie. Po prostu. Taki żart z tamtych czasów. Jakie jest pana podróżnicze marzenie, Krystian? Chiny i Rosja też. Słuchajcie, no pojechać na Syberię na przykład i pielmieni zjeść syberyjskie. To by było coś. Przejechać przez Chiny. Fascynująca rzecz. Jan przykładowy. Gospodine Roberte, daliste imali priliku da upoznala stevo karapandžu. Da. Da. Stevo żywi u szwajcarsko. Przepraszam, żeby wszyscy rozumieli, o co chodzi.
Tak, poznałem Stevo Karapandzę w Krakowie. Już mieszkał wtedy w Szwajcarii na stałe i tam prowadził restaurację. I sam go zresztą sprowadziłem do tegoż Krakowa, gdyż znajomi otwierali z kolei w Krakowie restaurację i on tam im ustawiał kuchnię. Uroczy człowiek, nie mieliśmy ze sobą od dawna kontaktu, ale jeśli pan go zna, to proszę mu się nisko kłaniać i chętnie bym jakiś z nim kontakt nawiązał. Szymon Zajączkowski. Panie Robercie, dlaczego ten ananas nie na pizzy? No bo pizza, Italia, a ananas to Italia? Nein, scheiße. No bo nie. Równie dobrze można sobie kiszoną kapustę położyć na pizzy. No można, można. Może być nawet dobra, tylko że to z pizzą nie ma nic wspólnego. Panie Robercie, proszę bardzo o polecenie dobrej, klimatycznej piosenki, najlepiej chorwackiej, granej na buzuki. Ale dlaczego Chorwaci mieliby grać na buzuki? Na buzuki grają Grecy, albo śpiewa Demis Roussos. Goodbye, my love, goodbye, drrr, goodbye. To jest buzuki, a Chorwaci nie grają na buzuki. Na kolację taką to bym polecił no na przykład Olivera Dragojewicza, Klucz Żywota, to jest genialna piosenka. Czy lubi pan My Life Harder? No ubóstwem oczywiście, tak. Dobra. Panie Robercie, czy jest pan gotów przeprosić za to, że w pierwszym odcinku Podróży Kulinarnych nazwał pan naszego krakowskiego obwarzanka preclem? Pozdrawiają, Krajan. No tak, ale to musiałby musiał przepraszać za to z pół miliona ludzi, którzy tak mówią na obwarzanka. Ja wiem, że precel ma inną formę, ale się popularnie na niego mówi właśnie tak, precel. No nic na to nie poradzę. Słowo obwarzanek się bardzo trudno wymawia. Bajgiel można jeszcze powiedzieć. Ja wiem, że też jest trochę co innego. Ale obwarzanek jest ciężki do wymówienia. Ale ja wiem, jaka jest różnica między jednym a drugim. Czy był pan kiedyś w Płocku? Co się panu najbardziej podobało? No skarpa oczywiście nad Wisłą mi się najbardziej podobała. Jest bardzo ładna. Proszę o subiektywny ranking top 3 władców Polski. Bardzo proszę. Zygmunt Stary, Kazimierz Wielki, Zygmunt Stary, Stefan Batory. Niech pan koniecznie odwiedzi Dolinę Baryczy, Karp Milicki. No więc przyrządzałem karpia z Doliny Baryczy, nie tylko karpia, wiele razy we Wrocławiu. Przy okazji Europy na Widelcu. Niestety w zeszłym roku się nie odbył festiwal, w tym roku się nie odbędzie. A w Dolinie Baryczy jeszcze kiszonki są doskonałe. No tak, ja wiem, to jest piękne miejsce. Muszę przyjechać z kamerą. Czy słyszał pan o żartach z Jana Pawła II? Jeśli tak, co pan o nich sądzi? I ktoś pozdrawia klasę pierwszą A z drugiego liceum w Tarnowie. Niech mi pan odpowie. No właśnie odpowiadam. Ale nie słyszałem żadnych żartów o Janie Pawle II. Ale jak jest śmieszny, to pewnie by mi się podobał. Moim zdaniem żartować można z każdego. Co pan sądzi o zespole Rammstein? No, jakbym miał chary, to bym tak skakał. To są... Przepraszam, proszę nie latać. U Paciorka mówił pan, że w Polsce nie ma restauracji, gdzie stoliki są po drugiej stronie ulicy. Gotował pan przy takiej na Śródce w Poznaniu. No to prawda. To prawda, ale tam był ruch znikomy. A to co mówię, to była taka przez przejście dla pieszych kelnerzy przechodzili. Rzeczywiście, zwracam honor. Czy byłem kiedyś w Bielsku Białej, no ale pytanie, czy w Bielsku, czy w Białej? Byłem i w Bielsku, i w Białej. Wiele razy. To jest blisko Krakowa. Czy byłem w Przemyślu? No pewnie, że byłem. Przemyśl, piękne miasto. Dawno nie byłem. Wydawał mi się niezwykle zaniedbany. No, w Przemyślu jest mnóstwo pięknych rzeczy. No, no jest na przykład dworzec taki, że można oszaleć. Z czasów austriackich. Jak ja tam byłem, to wszystko było to zabite dechami i stało puste.
Zresztą ta willowa dzielnica, no Przemyśl jest pięknie położony na wzgórzach. W ogóle piękne miasto, no. Tylko że ten był on zapuszczony, podobno się zmieniło, muszę przyjechać. Matuszko, Braenowicz czy Portun? U Matuszka dawno nie byłem, a zarówno z Matę Braenowiczem, jak i z Rokiem, z Portuna, z którym dzisiaj gadałem nawet przez telefon, się przyjaźnię, więc trudno, obie są dobre. A u Matuszka dawno nie byłem, bo rzadko bywam tam na plaży w Borku, gdzie jest ta gdzie najbliżej jest, gdzie jest blisko do tej knajpy. No więc tyle. W tym roku było stulecie zjednoczenia Bielska-Biała. Ja wiem, ale jednak Bielsko-Biała to jak Czechowice-Dziedzice, no. Jedno, a różne. Jedność w wielości albo wielość w jedności. Czy był pan we Wrześni? Powiem więcej, byłem we Wrześni we Wrześniu. Jak Boga kocham, ostatni raz we Wrześniu byłem we Wrześni. Zresztą jest tego ślad na kanale YouTube'owym, jest program z Wrześni. Nie biłem tam dzieci modlących się po polsku, od razu chcę powiedzieć. Nie jestem Prusakiem. Gdzie w Europie można się napić dobrego piwa? No, no co za pytanie. No, w Polsce już też można, a do Czech, albo do Niemiec, a do Belgii, a w Belgii? Jezu. Czy widział pan nowy dworzec PKP w Tarnowie? Nie. A co, coś strasznego jest? Czy odnowili stary? Bo stary z nami, jest piękny. No. Pozdrowienia z Moskwy. No to from Russia with love, jak rozumiem. I to ja też kłaniam się Moskwie. Że nigdy nie byłem. No. Marzę o tym, żeby pojechać. Kiedy odwiedzi pan centralną Polskę? No, byliśmy na przykład w Grójcu, to jest centralna Polska i jest tam program z tego. No jak się zrobi ładniej, to będziemy jeździć po Polsce. Na razie, no zobaczcie, nawet mi internet zerwało. Teraz już nie widać, co tam się dzieje, ale za oknem jakiś Armagedon po prostu. Przepraszam, proszę nie latać. Czy chodzi pan na grzyby? Tak, na targ chodzę na grzyby. Po grzyby w zasadzie. Co pan sądzi o kupowaniu mrożonych ryb? No jak nie ma świeżych, to się kupuje mrożone. Są takie, którym to mrożenie aż tak bardzo nie szkodzi. Oczywiście zawsze lepsze jest świeża, no ale jak nie ma tego, co się lubi, no to się kupuje mrożoną. Jaki jest według pana najwyższy stopień ostrości w potrawie, aby była nadal smaczna? No przede wszystkim pikantność nie może być celem samym w sobie. Pikantność musi coś podkreślać. Ona nie może być bezmyślna. Jeśli ona zabija całkowicie smak wszystkiego innego, to ona nie ma sensu. Ja jestem bardzo zwyczajny ostrego. Dzisiaj na przykład jedliśmy z Andrzejem Trinidad Scorpion paprykę. Słuchajcie, no mało jest tak ostrych rzeczy. Mało jest naprawdę tak ostrych rzeczy na świecie. I żyjemy. Ale to przy okazji ma też smak. Tak jak, nie wiem, chipotle ma smak, habanero ma smak, no więc... Panie Robercie, jaką potrawą skraść serce mężczyźnie? Myślę, że to zależy od mężczyzny, no. Jednak musiałbym mieć trochę więcej informacji na temat tego jedynego. Ale no, musi pan jakiś delikatny wywiad zrobić. Tak niby, że on tak en passant powie, co lubi, a nawet nie będzie o tym pamiętał i pani mu potem to podaje, tak z zaskoczenia. Zwariuje chłop. Czy był pan kiedyś w Leżajsku? Byłem, wiem, piwo tam robią. W Jarosławiu też byłem. Bez Jarosława. Jaki plan w tym roku na Chorwację? Już trochę mówiłem. Jedziemy w maju pokazywać wam wyspy, a od końca czerwca zmykam na całe lato, ale też będziemy robić programy, zamierzam pojeździć po Bałkanach trochę. Mam nadzieję, że już będę zaszczepiony do tego czasu i będę miał szczepionkową przepustkę, więc nie będzie problemów z podróżami. Jakie jest pana ulubione risotto? Słuchajcie, no na przykład risotto... Risotto, prawdziwe risie bisi weneckie, czyli takie, gdzie się używa groszku w łupinach, jest, ale najprostsze, dobra, tylko można je zjeść w zasadzie wyłącznie jesienią. Już mówię składniki.
jedna cebula, najlepiej biała, jedna butelka wina Barolo, łyżka masła i łyżka oliwy i kawałeczek białej trufli, sól. Co się robi? Szkli się na maśle cebulę, na maśle z oliwą. Dorzuca się do tego ryżu. Po minucie wlewa się tam całą butelkę wina Barolo. Kiedy ryż wypije wino, jest nadal twardy, dolewa się jeszcze ewentualnie trochę wody, dodaje się soli. Jak jest ryż już dobry, al dente, dorzuca się trochę masła, dodaje się trochę świeżo startego parmezanu, przykrywa się, odstawia, następnie odkrywa, podaje, każdą porcję posypuje świeżo startymi truflami i świeżo startym parmezanem. Nic więcej. Słuchajcie, jakie to jest dobre. Moi drodzy, pora się powoli żegnać. Wiem, że te pierwsze 10 minut było nieco kłopotliwe, gdyż się rozłączało i rwało, ale potem już było jak drut, burza przeszła, więc wszystko jest ok. Jeszcze raz gratuluję tym wszystkim, którzy w liczbie 5, jeśli napisali i chcą, dostali Zena roczne karty z Afriko. Jak powiedziałem, w opisie jest link Maklowicz Zen. Każdy, kto chciał i jeszcze przez chwilę o tym przypominam i jeszcze chce, może wejść w ten opis i będzie miał wtedy przez 4 miesiące takową kartę gratis i liczba tych osób nie jest limitowana. Było najwięcej nas, was, znaczy nas, bo ja też tu jestem, nas, was, to wiecie, tak jak mówią czarnogórcy, że oni się niczego nie boją, mówią tak. Jak wiecie, czarnogórców jest 500 000, nic nam nikt nie zrobi. Nas i Rosjan 200 milionów. No więc było nas 8 tysięcy najwięcej i to jest dobra liczba jak na live'a. I moi drodzy, bardzo was lubię, mimo że się nie znamy, ale wiem co piszecie, to dzięki wam mam świadomość tego, że to wszystko co robię w YouTubie ma sens, to jest zupełnie inaczej niż w telewizji. Pamiętajcie, Zen nie tylko do tego, by płacić za granicą bez prowizji, ale na przykład by sobie coś kupić i mieć o rok dłuższą gwarancję w kraju naszym. Jeszcze raz dziękuję wam serdecznie, kłaniam się nisko. Mario, zostaw tę flaszkę. A idę. Dziękuję wam. Ściskam. Wszystkiego dobrego. Ciao. No naprawdę dobre jest to prosecco. A co dzisiaj jemy?